Cześć, słuchajcie, ja w ogóle dzisiaj nie miałem nagrywać. Skoro odwołana została Imola, to ja sobie myślę, no to pojadę z rodziną, która wybierała się w odwiedziny do rodziny, pojadę z nimi, nie będę sam siedział w domu, tylko po prostu sobie spędzę ten weekend rodzinnie. No ale postanowiłem nagrać jednak takiego krótkiego vloga, ponieważ bardzo ciekawa informacja wypłynęła dzisiaj. Sky Sports podało, nie wiem czy kojarzycie taką serię wyścigową, no ci trochę starsi kojarzą zapewne A1 Grand Prix. To była taka seria, która odbywała się no, w czasach, gdy Robert Kubica też jeździł w Formule 1. To była seria, która rywalizowała pomiędzy 2005 a 2009 rokiem. 4 pełne sezony tej serii przejechano. Seria była dość ciekawa, ponieważ charakteryzowała się tym, że rywalizowały tam zespoły państwowe, że tak powiem, czyli zespoły, które składają się z reprezentantów tylko jednego kraju. Są to zespoły takie narodowe, drużyny narodowe i w tych zespołach jechali kierowcy, którzy jechali wszyscy tymi samymi bolidami, przygotowywanymi przez Ferrari. Ferrari dostarczało również silniki, znane tory, te znane z Formuły 1, różne kontynenty, duży rozmach, transmisja telewizyjna na cały świat, kilkadziesiąt krajów, w tym Polska. Polsat transmitował tę serię. Team Poland nigdy nie mieliśmy, ale były inne bardzo ciekawe reprezentacje. Za każdy wyścig przyznawane były nie tylko punkty, ale też pieniążki. Były w pierwszym sezonie tylko wyścig główny, ale potem były też sprint i wyścig główny, za oczywiście gradacja punktów i gradacja nagród pieniężnych, i w każdy zespół wystawiał swoich kierowców, którzy rywalizowali dla danych barw. I to nie było tak, że kierowca był przypisany, musiał cały sezon przejechać. Ci kierowcy mogli się zmieniać, mogły zespoły narodowe wystawiać różnych zawodników. Była taka zasada, że dany zespół musi być z jednego kraju oraz kierowcy muszą być z tego kraju, szef zespołu, mechanicy i tak dalej. Tutaj nie było obowiązku, żeby to było z tego samego kraju. Ta seria w 2009 roku upadła niestety, ale myślę, że niektórzy będą ją dobrze wspominać. I tutaj mam takie wyliczenie, przygotowałem sobie już wcześniej, kierowców, którzy jechali w tej serii, a później myślę, że ich nazwiska możecie kojarzyć, możecie wiedzieć, kto danym kierowcą jest teraz. Wiele tutaj nazwisk powtarza się z Formułą 1. No dobra, no to kto to był? Jacy kierowcy jeździli w A1 Grand Prix? Przy czym to było tak, że każdy zespół wystawiał kierowcę, byli też kierowcy jacyś tam testowi, rezerwowi, no ale weźmy sobie pod uwagę tylko i wyłącznie tych kierowców, których możemy kojarzyć. A zatem byli to, tutaj lista: Sergio Perez, Nico Hulkenberg, Karun Czandok, Will Power, Nelson Piquet Jr., Thomas Enge, Jos Verstappen, Adrian Sutil, Matias Lauda, Niliani, Alexander Prema, Nicolas Lapierre, Loïc Duval, Olivier Jarvis, Sebastian Buemi, Hopping Tung, Renger Van den Zarde, Frank Montagny, Felipe Albuquerque, Robert Wickens, Narain Karthikeyan, André Lotterer czy Antonio Luzzi. Kierowcami rezerwowymi, testowymi byli m.in. Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Scott Dixon, Oliver Tarvi czy Antonio Felix da Costa. O tej serii, no ona w 2009 roku tak dość dziwnie upadała, bo przekładano, że ta runda się nie odbędzie, ale kolejne pojedziemy, ta runda odbędzie się i tak dalej. Coś tak jak było z W-Series. W każdym razie ta seria ostatecznie upadła. Przez kilka lat były jakieś plany, żeby może ją reaktywować, może coś. W każdym razie to się nie działo. Teraz Sky Sports podaje, że wzięło się kilku inwestorów, czy nawet kilkunastu inwestorów, kilka mądrych głów z Formuły 1 za siebie, że tak powiem, i powiedzieli: spróbujmy tę serię reaktywować, spróbujmy A1 Grand Prix ponownie wystartować. I myślę, że najciekawsza z naszej perspektywy jest informacja, że jednym z takich głównych wiodących postaci w reaktywacji tej serii wyścigowej jest Marcin Budkowski. Marcin Budkowski, czyli m.in. były szef zespołu Alpine w Formule 1, nasz znany inżynier, który ostatnio był widywany w studiu Viaplay podczas wyścigów i weekendu wyścigowych Formuły 1, no ale on teraz ma inne zadania i to, o tym się mówiło, że w pierwszej połowie sezonu może będzie dostępny. w studiu Viaplay, potem będą go czekały inne obowiązki. No i okazuje się, że te inne obowiązki Marcina Budkowskiego to właśnie reaktywacja A1 Grand Prix. Kto oprócz niego bierze udział w tej reaktywacji? To jest Sky Sports wymienia, że jest to wielu inwestorów, którzy chcą zainwestować czy zebrać budżet w wysokości nawet $100 milionów. Jedną z głównych postaci, jeżeli chodzi o ten aspekt inwestorski tego całego projektu, jest Kate Mills. To jest pan, który zabłysnął i zrobił fortunę na budowie, stworzeniu programów lojalnościowych, głównie linii lotniczych, tych mil znanych, tych punktów, które się zbierało, żeby właśnie potem odbierać darmowe loty. Oprócz tego mamy Origin Sports Group, to duża firma inwestycyjna z USA, związana z branżą sportową i rozrywkową. Mamy Davida White'a, to jest też znany biznesmen, oraz mamy Mike'a Gascoigne'a, czyli znanego inżyniera Formuły 1, byłego znanego inżyniera Formuły 1. No i teraz pytanie, co taka seria A1 Grand Prix z tym malutkim budżetem, przyznajmy szczerze, jak na obecne czasy, chce osiągnąć? Jaki jest jej plan? Czy ona chce rywalizować z Formułą 1? Czy ona chce stworzyć konkurencję dla Formuły 1? No nie, nie. Oni chcą wypełnić pewną lukę, która powstaje, gdy Formuły 1 nie ma. To jest grudzień i kolejne miesiące, gdy tych wyścigów Formuły 1 mamy mniej i właśnie wtedy chce rywalizować A1 Grand Prix, wykorzystać tę przerwę zimową Formuły 1 i potem jeszcze zahaczyć o początek sezonu Formuły 1. Planuje się już 12 rund na wszystkich kontynentach. Europa, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka też jest planowana i Bliski Wschód, bo warto zauważyć, że kiedy A1 Grand Prix powstawała, to została założona przez szejka z Dubaju, który wtedy jeszcze nie było tam wyścigów i ten rynek motorsportowy był taki ubogi i on sobie zapragnął, że będzie miał właśnie taką nietypową, ciekawą serię wyścigową, gdzie rywalizują państwa, a nie konkretni kierowcy czy konkretne zespoły, konkretne marki. Już trwa podobno budowa czy przygotowanie prototypu samochodu, którym mieliby jeździć kierowcy. Tutaj inżynierowie nad tym pracują. Nie wiadomo jeszcze, kto ten prototyp przygotowuje, ale na pewno jest to coś ciekawego, to może być coś ciekawego. Seria celuje w to, żeby być drugą najszybszą serią wyścigową na świecie, czyli nawet przed IndyCar. Bolidy mają osiągać nawet 350 km na godzinę w sprzyjających warunkach. Mają być to ciekawe tory, ma to być oczywiście sprzedawane, mają być prawa telewizyjne, transmisyjne do jak największej liczby krajów, no i mają być też zapraszani znani kierowcy. Jest ciekawy format zaplanowany, jeżeli chodzi o kierowców. Otóż w każdym zespole narodowym ma być dwóch kierowców. Jeden kierowca taki doświadczony już z, powiedzmy, ze startami w jakichś innych seriach i drugi kierowca taki mniej doświadczony. No i tu oczywiście, skoro mowa już o właśnie takim składzie, otwiera nam się klapka Team Poland. Czemu by nie stworzyć takiego Team Poland, zespołu składającego się właśnie z kierowcy z Polski, na przykład doświadczonego Roberta Kubicy, to mają być przecież bolidy jednomiejscowe, i jakiegoś młodego polskiego zawodnika, a tych przecież mamy ostatnio sporo. I właśnie czemu Team Poland nie miałby rywalizować w takiej ciekawej serii. Ja jestem w 100% za i mam nadzieję, że ten projekt im wypali, że uda się stworzyć i reaktywować ponownie A1 Grand Prix, że będą to interesujące wyścigi i że będziemy mieli tam polskich kierowców. Trzymamy kciuki, życzymy powodzenia Marcinowi Budkowskiemu. Słuchajcie, to tyle, tak na luźno, tak w anturażu przyrody dzisiaj, ale mam nadzieję, że przekazałem te wieści, bo one były naprawdę ciekawe i mam nadzieję, że Wam się podobały. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, kliknijcie dzwoneczek przy subskrypcji, żeby nic Was nie ominęło. Dziękuję za wspieranie na Tipo, na Bajkofitu, na YouTubie i na Patronite i do zobaczenia następnym razem. Cześć!